Fałszywa etykieta krzyżuje własne uda ze wstydu i niemocy. W cieniu czynnika zadowalającego. Można się zagonić do utraty tchu w poszukiwaniu radości i spełnienia, lecz nigdzie ich odnaleźć nie można. Nie ma bowiem zadowolenia tu w świecie pożądania materialnej satysfakcji i obłędu przywłaszczenia. Zwodzą ci, którzy krępują nas w pułapce literackich asocjacji, wspólnocie zażyłości, tolerancji dla każdego przejawu ludzkiej wolności, którzy wreszcie obiecują zbawienie, byleby tylko opustoszyć dla nich portfele. Niechże się w tym zgiełku sami kiedyś zgubią, niechże ugrzęzną w nim na zawsze, bez naszej aprobaty. Bo naszym pragnieniem jest być wolnym ponad złośliwym mamidłem, jakie jest skrzętnie przygotowane już przed narodzinami każdego z nas. Zostałeś zagadnięty, lecz nie zadawaj jeszcze pytań. Pozwól pryncypium realizacji krążyć jak światło do usprawiedliwienia. Życie to coś znacznie większego niż jakakolwiek teoria mogłaby ujawnić. Nie można go skonstatować w normach i przewidywaniach algorytmu, bo zostanie unicestwione raz na zawsze. Niewiele brakuje i ludzkość zostanie ogłupiona in toto. Popełniłem kiedyś błąd, przyznaję. Nie należy ludziom otwierać drogi do wolności. Nie należy w ogóle do nich mówić czegokolwiek o prawdzie. Nic. Trzeba tylko mówić od rzeczy. Za wszelką cenę wystrzegać się zbiorowego nawracania, podejmowania prób przekonania ich do swoich racji. Kto ma zobaczyć, ten zobaczy. Kto ma usłyszeć, ten usłyszy. Kto chce dotknąć, dotknie. Reszta zostanie skazana na wieczne cierpienie i niepowodzenie. Nie ma innej drogi wyjścia. Żadna nauka tu nie pomoże. Nie przydadzą się najlepsi orędownicy mądrości, pokoju, psychologowie pogrążeni w rozważaniach o ludzkiej duszy, eo ipso uwłaczających godności. Człowiek powstanie wtedy, gdy sam pozna, a pozna wtedy, gdy się go uwolni, by nie zabierać mu tlenu górskiego powietrza. Ludzie, niczym zajadłe wilki, bronią swoich racji. Krępują nieszczęśników w uścisku własnej zgryzoty, byleby tylko nie zostać sam na sam ze sobą. Kocham ludzi, tylko oni jeszcze tego nie wiedzą. Coraz chłodniejsza jest muzyka. Godność nie może złapać tchu. Dźwięki kreują odrębności, zeskakując ukłonem nieuświadomionych przeprosin, zaostrzają apetyt pasażem smutnej satysfakcji. Wszystko boli wszystkich i wije się bez celu, bez wiary, bez nadziei. W beznadziejności jest jednak nadzieja. Nie należy liczyć na nic. Nic nie musi pozostać wzorcowo określone. Tylko poczucie beznadziejnego losu może wzbudzić w człowieku pęd ku wolności. Do przezwyciężenia tego stanu, do wyrwania się ze szponów tej okrutnej siły, co skrzydła ludzkie skrępowała racjonalnym zniewoleniem. W głębokiej studni zanikł element porządkujący. Zasnął w mauzoleum wrażeń estetycznych pod dyktando życiowej konieczności. Już dawno powinniśmy się tym zająć. Obudzić siły drzemiące w nas, dotknąć tego grzechu. Bowiem jest to grzech
gdy się brzydzimy samych siebie, gdy boimy się zobaczyć, kim jesteśmy.